Pożar wybuchł o 3 w nocy w zaparkowanym przy szkole autobusie. Zgłoszenie w straży pożarnej odnotowano tuż przed godziną 4. Po przyjeździe jednostek na miejsce zdarzenia był prawie całkowity pożar autobusu, który w wyniku którego zajęła się część elewacji oraz doszło do pożaru w szkole. Nadpaleniu uległ dach, a także gipsowe ściany i wełna ocieplająca. Działania były prowadzone od godzin nocnych, do tej pory są prowadzone. W tej chwili mam informację, że akcja jest na ukończeniu. Współpracowaliśmy tam na miejscu z policją, z pogotowiem energetycznym i gazowym. Również był powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, dlatego że musiał dokonać pewnej oceny stanu technicznego tego budynku. Działania trwały tak długo, ponieważ trudno było zlokalizować wszystkie źródła ognia. Dziś szkoła była zamknięta dla uczniów. Prawdopodobną przyczyną pożaru było zwarcie w instalacji elektrycznej pojazdu.